Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni kapłani, drodzy w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Bóg jest miłością. To największa prawda naszej wiary. Ta miłość rozlewa się w ludzkich sercach. Bóg pragnie, aby człowiek kochał go, kochał drugiego człowieka, kochał sam siebie. Skąd więc na świecie tyle zła? Dlaczego nam się wydaje, że to zło jest czasem większe od dobra, że tak przytłacza to dobro? Kochani, sięgamy do źródła naszej wiary, a tym źródłem jest Słowo Boże. I to Słowo Boże daje nam tą odpowiedź na to postawione pytanie. Czytaliśmy dzisiaj w Księdze Rodzaju, jak to się stało, że ta ludzka natura, uczyniona przez Boga dobrą, piękną, rozumną, wolną, została dotknięta grzechem. Człowiek nie potrafi korzystać z daru wolności, którym został obdarzony. Tak było kiedyś i tak jest obecnie w naszych czasach. Człowiek odwraca się od Pana Boga, nie chce słuchać Jego głosu, który słyszy w swoim sumieniu, albo ten głos bagatelizuje, albo zagłusza, albo wręcz odrzuca. To jest wielki dramat człowieka, gdy wchodzi na drogę zła. A wiemy, że gdy zło się zagnieździ w sercu człowieka, gdy zapuści korzenie, to rodzi grzech, upadek. I sami sobie nie potrafimy pomóc. W pewnej plebanii nocą, bo była godzina 21:30, puka mocno w drzwi starsza kobieta. Ksiądz zdziwiony pyta, o co chodzi? Widzi przez lufcik, że to kobieta roztrzęsiona. Proszę księdza, mój mąż umiera w szpitalu i ja boję się o jego zbawienie, o jego duszę nieśmiertelną, bo w swoim życiu, choć ochrzczony, odrzucał Pana Boga. Mam prośbę, aby ksiądz się tam udał. Rzeczywiście kapłan udał się do tego szpitala, proboszcz tamtejszej parafii z Panem Jezusem. Chodzi do sali, mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a z tej sali pada głos, a kim Pan jest? Ja nikogo nie potrzebuję, a tym bardziej księdza. Pańska żona mnie prosiła, dlatego tu jestem. W dalszym ciągu negatywne nastawienie, ale kapłan wiedział, z kim ma do czynienia, żona uprzedziła, zaczęła się rozmowa. Zmowa o życiu, o jego życiu. I w pewnym momencie ksiądz zapytał się, czy Pan umie się modlić. No tak, rzeczywiście ten dziadek w dzieciństwie mnie nauczył modlitwy. No to razem spróbujmy się pomodlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Gdy doszli do słów i odpuść nam nasze winy, ten mężczyzna odwraca się do ściany i zaszlochał. Czy Bóg mi odpuści? Bo ja tyle razy go ze swego życia wyrzucałem. Tyle razy mówiłem mu nie, nie potrzebuję Ciebie, zawadzasz mi, przeszkadzasz mi w życiu, robić karierę. Okazał się pan wysokiej rangi wojskowy, jeszcze dawniejszego Ludowego Wojska Polskiego. Tam robił karierę i to przeszkadzała tej karierze mu właśnie wiara, praktykowanie swojej wiary.
czy Bóg mi odpuści, bo ja tyle razy odrzucałem go. Tak. Masz dobrą żonę, człowieku. Ona wyprosiła tą łaskę. Zaczęła się spowiedź całego życia. I kochani, gdy dzisiaj słyszymy słowa z Księgi Rodzaju, to człowiek wchodzi w ten dialog ze złem i zostaje przez to zło, przez szatana oszukany, to chcemy się szczególnie zatrzymać nad tymi skutkami upadku, grzechu człowieka. Bo te skutki są dokładnie takie same kiedyś, na początku i dzisiaj. Gdy Adam spożywa owoc zakazany wraz ze swoją żoną Ewą, ucieka przed Panem Bogiem. Kryje się przed Panem Bogiem po krzakach. Mówi, skryłem się przed Tobą, bo jestem nagi. I wcale, kochani, nie chodzi o tą nagość fizyczną człowieka, ale o to, że został odarty przez grzech zgodności dziecka Bożego. Została zniszczona ta przyjaźń, to zaufanie, jakim Bóg go obdarzył. Jest nagi duchowo, przede wszystkim pozbawiony łaski Bożej i ucieka przed Panem Bogiem. A dzisiaj, współcześnie, czy ludzie nie zachowują się podobnie? Dokładnie tak samo. Dokładnie, kochani, tak samo. Gdy coś się dzieje w życiu moralnym, tej sferze moralnej człowieka zwłaszcza, gdy człowiek się uzależni od jakiegoś nałogu albo w inny sposób te grzechy go przytłaczają, to najlepiej uciec przed Panem Bogiem. Człowiekowi się wydaje, że da radę uciec. Najpierw przestaje chodzić do kościoła. Ale sumienie przecież dalej działa. No to wtedy zaczyna ten głos swojego sumienia zagłuszać. W różny sposób można zagłuszać. Często alkoholem, ale w inny sposób również. Zaczyna używać tego świata. I jeszcze bardziej pogrąża się w grzech. Nie ucieknie nikt przed Panem Bogiem. Nikomu się tak nie udało. Jeden z takich proboszczów z mojej młodości mówi, całe życie przed Panem Bogiem uciekał, a i tak w kościele mamy go na katafalku. Przynieśli go, rodzina przyniosła na pogrzeb. Całe życie przed Panem Bogiem uciekał. Nie ucieknie nikt przed Panem Bogiem. No ale próbuje człowiek. To jest ten pierwszy skutek. Ale przecież Pan w końcu spotyka tego Adama. Mówi, przyjacielu mój Adamie, co się stało? Dlaczego nie mogłem cię spotkać? Wołałem cię, a ty na mój głos nie odpowiadałeś? Ano właśnie, Panie Boże, bo ta niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ona mi dała owoc i zjadłem. To ona jest winna. Czyli zobaczcie, nie przyznaje się do swojego grzechu. Próbuje siebie wybielić. Próbuje siebie wytłumaczyć. A czy współczesny człowiek, czy my niepodobnie się zachowujemy? Mówimy, a to takie są okoliczności zdarzenia, dlatego uległem pokusie. Byłem niewierny żonie i mężowi. A to takie okoliczności. A to kolega przyniósł butelkę i wypiliśmy, tak, chcieliśmy tylko jednego malutkiego sznapsika, ale no, wyszło także butelkę i drugą i wyszło pijaństwo. A to koleżanka przyszła, no i tak, tak rozmawialiśmy sobie, tak sympatycznie i później odmówiliśmy proboszcza, wójta, sołtysa, burmistrza, sąsiadkę, rodzinę, teściową, synową, a to tak wszystkich po kolei. Tak sympatycznie sobie porozmawialiśmy. Człowiek siebie próbuje wytłumaczyć. Kochani, Jan Paweł II w jednym z takich swoich kazań powiedział kiedyś, że współczesnym problemem człowieka
jest to, że nie widzi w sobie winy. Człowiek nie dostrzega w sobie winy, a jak nie dostrzega, to znaczy jest wszystko w porządku. I tak się, kochani, dzieje, że człowiek ma takie sumienie bardzo szerokie. W tym szerokim sumieniu no wszystko się zmieści. A chodzi o to właśnie, żeby nasze sumienie było dobrze uformowane. Żeby to sumienie było prawe. Żeby to sumienie było weryfikowane przez Boże przykazania, przez ten dar Boży przykazań, jaki Bóg nam dał. A czasem tak jest, że człowiek ma to sumienie zniekształcone. Nawet gdy przychodzi do spowiedzi, to nie widzi w sobie grzechu. Jakieś tam błahostki opowiada, a nie widzi tego korzenia grzechu. A dobrze wiemy, kobiety jak na grządce w ogródku, prawda, pesz gdzieś się zagnieździ, to trzeba z korzeniem wyrwać, bo inaczej nie da rady, rozpleni się. I tak jest tak samo w życiu moralnym, duchowym. Trzeba dotknąć tej przyczyny mojej słabości. Jak zobaczę tą przyczynę, dlaczego się tak zachowuję, to wtedy jest łatwiej pracować nad sobą. Łatwiej jest przyjąć tą łaskę Bożą i z tą łaską Bożą w życiu swoim współpracować do nawrócenia. Bo o to chodzi. Żeby to było moje nawrócenie. Nie, żebym się wyspowiadał, kochani. Spowiedź jest potrzebna, ale chodzi o moje nawrócenie. Spowiedź ma dokonać mojego nawrócenia. A nawrócenie to jest zmiana mojego postępowania. Ten wysiłek mojej woli. O to tu chodzi. A niestety często jest tak wszystko pobieżnie. No mam wtedy czyste sumienie. Jezus okazuje mi miłosierdzie. Przystępuje do spowiedzi, ale chodzi o to, żebym się nawrócił. A z tym jest zawsze trudno. Bo to kosztuje człowieka. To jest potężny wysiłek. A więc nie usprawiedliwiajmy się tak jak Adam, a uderzmy się w swoją piersi i powiedzmy: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Nie jestem aniołem. Potrzebuję Twojego miłosierdzia, Twojej łaski. Potrzebuję, abyś, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, otworzył mi oczy, jak otworzyłeś oczy niewidome. Zaczęli widzieć inną rzeczywistość, inny świat, piękniejszy. I potrzeba, Panie Jezu, abyś mi otworzył moje oczy duszy mojej, abym zobaczył to dobro, które jest, bo na pewno wiele dobra jest w Tobie, ale również zobaczył mój grzech, przyczynę mojego upadku, mojego grzechu, mojej słabości, mojej niewierności, a może czasem i mojego nałogu, tego złego przyzwyczajenia do popełniania niektórych zachowań. Wielkie Boże miłosierdzie. Jezus nie zostawia grzesznika samemu sobie. Gdy przyprowadzono do Niego kobietę cudzołożną i trzymali garści kamienia, aby wymierzyć sprawiedliwość, tak uważali, Jezus pyta się tego tłumu, tych faryzeuszów: kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamień. Okazało się, że nikt nie jest bez grzechu. Sumienie odezwało się, spuścili głowy, odeszli i wtedy Jezus został z tą niewiastą zawstydzoną swoją słabością. I mówi: nikt ciebie nie potępił, nikt, Panie, i ja ciebie też nie potępiam. To jest, kochani, wielkie Boże miłosierdzie. I ja ciebie też nie potępiam, ale idź, zmień swoje życie. Więcej nie grzesz. I uzdrowił Jezus jej duszę poranioną grzechem. I nie wróciła do swojego złego postępowania.
Kochani, w tym sakramencie pokuty nie tylko zrzucamy z siebie balast, który nam ciąży, ale właśnie Jezus dotyka te zranienia naszej duszy i pragnie uzdrowić je. Bo każdy grzech niesie pewne skutki. W człowieku duchowo zostają te zranienia. Skaleczymy się, rozetniemy sobie palec, czy rękę, czy nogę, ile tygodni potrzeba, by ta rana się zagoiła. A rany duszy czasem potrzebują, kochani, miesięcy i lat, by się zagoiły. Wasze niektóre rany duszy potrzebują lat, ale Jezus nie szczędzi swego miłosierdzia. Gdy przechodził przez Jerycho, zobaczył na sykomorze człowieka niskiego wzrostu, miał na imię Zacheusz, mówi: Zacheuszu, zejdź z tego drzewa, bo dzisiaj chcę być gościem w twoim domu. A kim był Zacheusz? Był celnikiem, niezwykłym nawet celnikiem, tylko przełożonym celnikiem. Ludzie go nie lubili bardzo, ludzie już go przekreślili, dla nich był tylko grzesznikiem, zdziercą, nieuczciwym. Rzeczywiście, może takim był. Nawet później do tego się przyznał. Ale jakże wszyscy byli zdziwieni, że Jezus właśnie chce do grzesznika, do Zacheusza pójść gościnę. Dzisiaj będę gościem w twoim domu, Zacheuszu. Chrystus idzie tam nieprzypadkowo. Wiedział, że ten człowiek potrzebuje uzdrowienia duchowego. I mówi: dzisiaj będę w twoim domu. Zacheusz podczas uczty wstaje i dokonuje się wielki cud. Mówi: Panie, połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, zwracam po czwórkę. Chcę naprawić krzywdy. To jest wielki cud Bożego miłosierdzia, że człowiek dojrzał do tego, nie tylko przyznać się do grzechu, bo to jest w miarę łatwo, ale naprawić krzywdy. Panie, jeżeli kogoś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie, 400%, nie 100, ale 400. To jest wielki cud Bożego miłosierdzia w życiu Zacheusza. I taki cud Jezus dokonuje również i w naszym życiu. Kochani, dopełnieniem każdego nawrócenia musi być to zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Zadośćuczynienie, wynagrodzenie, inaczej mówiąc. Często myślimy tylko w tej kategorii, kochani, o tym zadośćuczynieniu w kategorii odprawienia pokuty. To jest tylko symbol. Ksiądz zadaje pokutę, odprawiłem tą pokutę, nawet pobożnie, a to jest symbol mojego zadośćuczynienia Panu Bogu. Tym zadośćuczynieniem Bogu ma być moje życie. Ta zmiana w moim życiu, ten trud podjęcia walki ze swoją słabością, grzechem, niewiernością, upadkiem. Ale również także i w wymiarze takim zewnętrznym. Jeżeli z byle powodu nie chodziłem do kościoła, opuszczałem tą niedzielną mszę świętą, jeżeli z byle powodu kłóciłem się z żoną, z mężem, chodziło do konfliktu, no to coś trzeba w tym swoim życiu też zmienić. Naprawić. Jeden młody nauczyciel wyjechał z dziećmi na kolonie nad morze. Był niedoświadczonym nauczycielem. Powierzono mu opiekę nad dziećmi, a on nie dopełnił swoich obowiązków. Doszło do nieszczęścia, wielkiej tragedii. Dziecko się utopiło. I on, już nie mówię sąd, prokurator i tak dalej, ale on całe swoje życie niemalże
szedł z tym właśnie bólem, że doprowadził do nieszczęścia, do tragedii, do płaczu rodziców. Na całe życie to im zostanie. Stracili dziecko ukochane. Ale był taki moment w życiu po wielu latach, że jego sumienie się uspokoiło. On sam wstąpił do takiej sekcji ratowników, zaczął ratować innych ludzi. Narażał swoje życie, aby ratować innych. I to było po latach jego zadośćuczynienie za tamten grzech, za tamto nieszczęście, które z głupoty swojej, do której właśnie doprowadził, przez swoją nieopatrzność i głupotę, zadośćuczynił, narażając swoje życie. Kochani, każdy powinien zadośćuczynić Bogu i bliźniemu za złe słowa, za swoje zachowanie, za swoją postawę. To jest dopełnienie tego sakramentu pojednania, mówimy, z Bogiem i z ludźmi. Prośmy dzisiaj Jezusa miłosiernego, by tak jak niewidomym otworzył oczy i nam również, wszystkim, otworzył oczy naszej duszy. By te rekolekcje, to nasze nawrócenie rzeczywiście przyniosło taki owoc głębszy. Nie tylko na chwilę, nie tylko na jedną mszę święto, nawet na tych parę dni, czy te dwa tygodnie, które do świąt zostały, ale właśnie na dłużej. Panie Jezu, ufamy Twemu miłosierdziu. Bądź nam drogowskazem. Kochani, gdy byłem w Wilnie, a wiele razy tam byłem, bo stamtąd pochodzi moja rodzina, moi przodkowie, i tak stanąłem przed tym obrazem Bożego Miłosierdzia, właśnie który został namalowany w Wilnie. Są dwa, w Krakowie i Wilnie. To ten obraz, ten Jezus tego obrazu miłosiernego bardzo do mnie przemawia. I szczególnie ten moment, gdy patrzę na ten obraz, widzę, że Pan Jezus z ciemności idzie ku światu. I tak sobie pomyślałem. Panie Jezu, ja chcę iść za Tobą. Nie ma innej drogi. Jeżeli chcę iść ku światu, to muszę iść za Tobą. Ty jesteś tym najlepszym przewodnikiem. I chcę iść za Tobą, abyś mnie wyprowadził i ciągle wyprowadzał z tej mojej ludzkiej ciemności, słabości ku światu, ku zbawieniu. I oto Cię, Jezu miłosierny, dzisiaj proszę.